Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj łatwy przepis na przepyszną rybę z piekarnika. Szybko, smacznie i efektownie. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą filety z ryby, cebula, marchew, ser żółty, gęsta śmietana, majonez, musztarda francuska, sos sojowy, szczypiorek, olej do smażenia, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania ryby. Na deskę kładziemy dowolny filet z ryby. Najważniejsze, aby filety były takie trochę grubsze. W moim przypadku jest to miruna. Umyte i osuszone filety kroimy na mniejsze porcje. Mrożona ryba powinna być wcześniej odmrożona i dobrze osuszona. Mogą być również filety z dorsza, łososia lub mintaja. Następnie naczynie do zapiekania lekko smarujemy olejem. I przygotowane filety układamy w naczyniu. Jeśli filety są ze skórą, kładziemy je skórą do dołu. A teraz przygotowujemy sos. Do miseczki kładziemy jedną kopiastą łyżkę majonezu, dodajemy 2 łyżeczki musztardy francuskiej, wlewamy 1,5 łyżki sosu sojowego, całość dokładnie mieszamy. I sos jest gotowy. Gotowy sos wykładamy na kawałki ryby. Pokrywamy dokładnie całą powierzchnię filetów. Rybę można zamarynować kilka godzin wcześniej i przechowywać w lodówce. I całość posypujemy świeżo mielonym pieprzem do smaku. Pieprz można wcześniej dodać do sosu. Tak zamarynowaną rybę odstawiamy. A teraz przygotowujemy pozostałe składniki. 2 cebule kroimy w pół plasterki. Jeśli przygotowujemy więcej ryb, ilość cebuli należy oczywiście zwiększyć. Następnie jedną marchew ścieramy na tarce o dużych oczkach. Na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojoną cebulę. Posypujemy solą. I do cebuli dodajemy startą marchew. Mieszamy i podsmażamy przez około 5 minut do miękkości, co jakiś czas mieszając. Warzywa powinny lekko zmięknąć, ale pozostać jeszcze chrupiące. Na koniec można jeszcze doprawić do smaku solą i pieprzem. A gdy warzywa lekko przestygną, wykładamy je na filety. Następnie na każdy filet kładziemy 1-2 łyżki gęstej śmietany. I rozprowadzamy po wierzchu. Ser żółty ścieramy na tarce o dużych oczkach.
ilość sera dowolna, tyle, aby wystarczyło do posypania wszystkich filetów. I kawałki ryby posypujemy startym serem. Zapiekankę wstawiamy do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni i pieczemy 30-40 minut, grzanie góra-dół. Pod koniec pieczenia można jeszcze dodać trochę startego sera. Na koniec całość posypujemy posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem. Polecam ten przepis. Ryba jest bardzo smaczna i szybka w przygotowaniu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!